Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o wyprawach, czyli o alternatywie do robienia awki, która jest dostępna tylko na najnowszym serwerze EU9. Powiem wam, czy opłaca się te wyprawy robić, jak je robić, no i wszystko ogólnie na temat tych wypraw, dlatego że ja tutaj sobie gram na tym serwerze, testuję, rozmawiam z widzami, używam tylko i wyłącznie wypraw, nie robię w ogóle klasycznej awki, no i jakieś tam opinie swoje już mam na podstawie właśnie swoich doświadczeń, widzów, no i po prostu powiem wam co i jak. Nie jest to jeszcze oficjalnie poradnik, dlatego że wyprawy jeszcze nie weszły do gry. Tak naprawdę ostatnio były na serwerze beta, z czego ja nagrywałem, potem były na serwerze EU7, no i teraz są na EU9. Nie ma ich jeszcze na innych serwerach, natomiast od serwera beta bardzo dużo się zmieniło. Ja chyba ostatni filmik właśnie z tych wypraw nagrałem na serwerze beta, no i warto coś zaktualizować, bo dużo się zmieniło, no i wyprawy stały się naprawdę fajne, opłacalne. Zaraz do tego przejdę i sami się przekonacie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, czy gracie na EU9, jak wam idzie i generalnie co sądzicie o tych wyprawach, jestem ciekaw waszej opinii. Co do EU9, ja tutaj gram berserkiem czysto for fun, tylko na streamach, natomiast pewnie jakiś odcinek z podsumowania mojej postaci i pierwszych 3 dni pojawi się być może jutro. Dobrze, co do wypraw, tak naprawdę o co z tymi wyprawami chodzi? Wyprawy, tak jak wspomniałem, to jest taka alternatywa do robienia normalnej awki, czyli tak jak zawsze sobie wybieraliśmy tutaj misję, mieliśmy golda, expa, czas, no i wiadomo, wszyscy chyba, którzy oglądają ten film, wiedzą jak normalne misje, normalna karczma wyglądała. Tak, jakiś czas temu pojawiły się wyprawy, czyli taka właśnie alternatywa. Mamy tutaj taką babeczkę i również mamy do wyboru dwie misje tak naprawdę za każdym razem. One zużywają o wiele więcej awanturniczości, maksymalnie można 25 zużyć. Tutaj mamy tą misję na dole, którą właśnie za 25 robimy, no i mamy misję na górze za 12,5. Na wyższym levelu zazwyczaj tak to wygląda, że właśnie wyższa misja daje nam, w sensie no, zabiera 12,5 ławki, czyli jest taka powiedzmy mniejsza, tańsza, natomiast na dole mamy tą za 25 i to jest max, więc no mamy jakiś tam wybór, natomiast generalnie każda z tych misji tej awki zabiera dość dużo. No i właśnie, te wyprawy to jest taki event czasowy, jak tutaj sobie klikniemy u karczmarza, no to mamy wydarzenie wyprawa. Z tego co pamiętam, na serwerze EU7 były one dostępne tylko przez miesiąc, natomiast tutaj na tym serwerze EU9 będą dostępne przez 3 miesiące. Dlaczego tak to wygląda? Wydaje mi się, że dlatego, że w dalszym ciągu twórcy testują te wyprawy. Trochę słabo, że testują je na serwerach, które są no, normalne, nie są to serwery beta, są to zwykłe, normalne serwery live, gdzie ludzie mogą grać, kupować grzyby, no ale tak to po prostu wygląda. Oni chyba w dalszym ciągu je testują, balansują, no i idzie to w naprawdę dobrym kierunku, bo w porównaniu do tego, co było na serwerze beta, no to jednak te wyprawy obecnie wyglądają naprawdę fajnie. No i dobrze, co do wypraw, tak naprawdę potrzebne są wam dwie grafiki, które wam pokażę już na samym początku, no i warto sobie zrobić jakiegoś screena, warto sobie zrobić, gdzieś to zapisać, no i mieć to pod ręką, jak te wyprawy robicie, żeby wam to szło dość gładko. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać. Przede wszystkim mamy coś takiego jak encounter, czyli co musimy zebrać po kolei. Zaraz oczywiście porobię kilka wypraw, żeby wam pokazać. Zmarnuję tutaj trochę awki, nie powinienem tego robić jeszcze, ale trudno, na potrzeby filmu to zrobimy. No i właśnie, jeżeli chodzi o te encountery, to są rzeczy, które zbieramy po kolei, żeby finalnie dostać ileś tam punktów heroizmu. Na przykład lewy górny róg, musimy najpierw zebrać rączkę, która nam zabiera 5 heroizmu, potem stópki, które zabierają również 5, potem ciało, które zabiera 5, ale finalnie jak te 3 rzeczy zbierzemy, to dostajemy Klausa, który nam daje 35 heroizmu. No i tu macie właśnie taką ściągę, co po kolei należy zbierać, żeby właśnie finalnie dostać coś, co tego heroizmu daje o wiele więcej. O co chodzi z heroizmem? Heroizm to jest coś takiego na dole, co zbieramy i po prostu jak tego heroizmu zbieramy 40, to wtedy dostajemy największy bonus do expa i warto zawsze grać te wyprawy tak, żeby tego bonusu do expa dostać po prostu najwięcej, czyli żeby tego heroizmu mieć 40, bo to jest max. Nie ma sensu mieć 50, nie ma sensu mieć 60, bo im więcej, tym tak naprawdę nic więcej nie dostajemy, może tak, im więcej mamy heroizmu, no ale te 40 warto jest mieć, bo wtedy mamy 3 gwiazdki i największy bonus. To jest pierwsza ściąga, którą warto sobie tutaj no, gdzieś zapisać po prostu. No i druga, którą wam delikatnie pomniejszę.
To są typy zadań. No i jeżeli chodzi o typy zadań, to mamy tutaj bardzo różne. Zobaczcie, że mamy takie ikonki, mamy w lewym górnym rogu papier toaletowy, mamy smoczka, mamy no to ognisko takie zgaszone. Generalnie mamy typy zadań. I zwróćcie uwagę, że te typy zadań, to też sobie oczywiście gdzieś zapiszcie, zróbcie screena. Te rzeczy są ogólnie przypięte u mnie na Discordzie, na czacie Chat Shakes, który się tak nazywa. No i tam również można je znaleźć. Natomiast właśnie to są typy zadań. No i zwróćcie uwagę, że my mamy tutaj te same ikonki, czyli również mamy na przykład złamany miecz, tutaj mamy to trofeum, no i tak to wygląda, nie? Tak to wygląda w zależności od jakie zadanie wybierzemy. No to tutaj właśnie coś dostajemy. To wszystko jest napisane po angielsku. Generalnie jak trochę tych wypraw porobicie, nawet jak sobie, nie wiem, założycie konto na EU9, bo z tego co widzę, to te typy zadań w ogóle się nie zmieniają i działają tak samo. Jak sobie nawet założycie konto na EU9 tak czysto for fun, żeby potestować, to trochę tych wypraw porobicie, już będziecie wiedzieć na pamięć wszystko co i jak i nie będziecie musieli z tych ściąg korzystać, może tak. No więc tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi o opłacalność tych zadań, to są bardzo opłacalne. Jeżeli chodzi o expa, to dają troszeczkę więcej expa, nie jakoś bardzo dużo, ale troszeczkę więcej expa aniżeli klasyczna awka, natomiast dają o wiele więcej golda. Zauważyłem, że na jakimś poziomie 40, 50, 60 z tych wypraw leci o wiele więcej golda aniżeli właśnie z takiej klasycznej awki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że praktycznie od razu jak tylko wbijemy wymagany level, czyli na przykład załóżmy 50, od razu nam z takiej wyprawy leci kluczyk do lochu, więc to też jest fajne. Nieraz musieliśmy nawet cały pasek, czyli stawki zużyć, żeby dostać kluczyk do lochu. Z wyprawy zazwyczaj leci nam od razu, więc to jest kolejna fajna sprawa. Co więcej, mówię, bardzo dużo golda, troszeczkę więcej expa, bardzo dużo surek jakiś do twierdzy, potem do kowala. Z tego co wiem, bardzo dużo jedzonek też leciało na EU7. Ja tu na razie nie mam pupili, więc no nie wypowiem się na ten temat. Natomiast ludzie mi pisali, że na EU7, jak jeszcze był event pupili, to leciało bardzo dużo jedzonek do tych pupili. Generalnie no wszystkiego leci o wiele więcej z tych wypraw aniżeli z klasycznej awki. To jest bardzo, bardzo duży plus. Tak samo lustro. W ogóle jak tylko wbiłem 50 level, to pierwsza wyprawa po wbiciu 50 levela dała mi również lustro. I tak naprawdę z każdej kolejnej wyprawy po wbiciu 50 levela dostawałem odłamek lustra. Więc to lustro wygląda na to, że również o wiele szybciej dzięki wyprawom można skompletować. Także wyprawy generalnie na plus, wyprawy generalnie opłaca się robić, warto je robić, tylko pamiętajcie, żeby zdobyć te 40 punktów heroizmu, bo wtedy dostajecie maksymalny bonus do expa. No i co? Tyle. Jedyny minus wypraw, który na ten moment zauważyłem, jeżeli macie jakiś inny, to piszcie w komentarzach, no to jest właśnie to, że mamy inne lokalizacje, aniżeli w normalnej awce. Tutaj mamy coś takiego jak wysuszone wydmy, mamy cmentarzysko Ostrzy, mamy Caela Eris na dole, mamy również cmentarzysko Ostrzy, to są inne lokalizacje niż klasyczne. Co za tym idzie, z tych wypraw nie możemy dostać jajek do pupili. To jest właśnie chyba coś, co nie powinno tak wyglądać, w sensie jest to niedorobione, powiedzmy. Tak to nie powinno wyglądać, tak jak wspomniałem. Dlatego, że jak odblokujemy pupile, mamy już ten level 75, chcemy jakieś pupile połapać, no to musimy robić klasyczną awkę niestety, bo z wypraw tych jajeczek nie dostaniemy, bo po prostu lokacje, tak jak wspomniałem, są inne. Kolejna sprawa to jest to, że na każdą wyprawę mamy do pokonania dwóch potworów na 5 i 10 pomieszczeniu, nazwijmy to. No i tak samo przez to o wiele wolniej uzupełniają się potworki w klaserze, dlatego, że po prostu wiadomo, tutaj jak robimy sobie klasyczną awkę, to za każdą misję ubijamy potwora, a tutaj możemy zużyć nawet 25 awki i ubić tylko jednego potwora. Tylko dwa potwory, przepraszam, właśnie na 5 i 10 pomieszczeniu. Więc no, są tutaj pewne takie krzaki, powiedzmy. Jeszcze to wszystko nie działa tak jak powinno, tak jak wcześniej działało. No ale overall wyprawy są bardzo, bardzo opłacalne. No i teraz przejdźmy sobie do wypraw. Którą wyprawę na takim już wyższym levelu, kiedy mamy właśnie do wyboru mniejszą, czyli 12,5 awki i 25 awki, którą wyprawę warto jest brać? Jeżeli wbijemy, załóżmy, 50 level i chcemy dostać kluczyk do kolejnego lochu, nie chcemy tej awki za dużo zużyć, no to wtedy wiadomo, warto jest wziąć to, co nam zabiera mniej awki, dostać ten klucz i sobie tutaj cisnąć dalej lochy. Natomiast normalnie, generalnie, klasycznie, powiedzmy, ja zawsze wybieram to, co nam zabiera więcej awki, bo po prostu dostajemy więcej golda, więcej expa, rozumiecie jak to wygląda. Ja teraz będę brał 12,5, bo mówię, nie chcę za dużo awki zużywać. Dzisiaj jeszcze tutaj trochę poklikam na streamku, na tym naszym berku, więc no trochę jest to zmarnowane z mojej strony, tak jak wspomniałem, no ale na potrzeby filmu sobie to zrobimy. No i zobaczcie, mamy coś takiego jak próbę miecza. I teraz tak, próba miecza to jest zadanie, które z tego co widzę, poczekajcie. Jeżeli nie uda nam się zrobić tego zadania, to zabiera nam 5 heroizmu.
Natomiast jeżeli uda nam się ten mieczyk zebrać, to dostajemy 12 heroizmu z samego zadania jako dodatkowy heroizm. No i jak ten mieczyk zebrać? Wchodzimy sobie tutaj, no i mamy, to jest, poczekajcie, gdzie to tutaj jest? To jest po prawej stronie, drugie od końca, drugie od dołu. Musimy najpierw zebrać taki mieczyk prosty, potem taki wygięty, potem ten połamany, no i dzięki temu robimy zadanie. Warto jest te zadania robić, generalnie warto je robić, no i już wam pokazuję, jak to działa. Wchodzimy sobie w taką wyprawę, wybieramy to, no i mamy tutaj, jak widzicie, takie wybory. Generalnie tu jest wszystko napisane. Jak sobie klikniemy ten... no ten, powiedzmy, wykrzykniczek, nie wykrzykniczek, co ja mówię, takie i, czyli info, skrót od info, wykrzykniczek, Boże, niedawno wstałem, także sorry. Jak sobie to klikniemy, to mamy wszystko wyjaśnione, o co chodzi z wyborem wyprawy, o co chodzi z heroizmem, no generalnie wszystko, mamy taką ściągę po prostu, jak ktoś nie wie, o co chodzi, to może sobie poczytać. No i dobrze, my oczywiście skupiamy się na tym, żeby brać ten mieczyk, żeby zrobić właśnie tą misyjkę. No i teraz zobaczcie, wzięliśmy jedno, teraz niestety nie mamy, teraz mamy coś takiego. O co chodzi z plakatami? Plakaty dają nam to, że to, co jest na danym plakacie, to z tego dostajemy plus 10 heroizmu dodatkowo. Czyli jeżeli ja mam złamany miecz na plakacie i ja ten złamany miecz podniosę, to on mi da plus 10 heroizmu, 10 po prostu heroizmu więcej, aniżeli... no po prostu normalnie bez tego plakatu. Jeżeli na plakacie jest taki manekin, który teraz widzimy po lewej stronie, ten za 2 heroizmu, to on i ja bym miał tutaj na górze ten plakat, to ten manekin dałby mi 12 heroizmu. Chyba rozumiecie, jak to działa, nie jest to skomplikowane. Na dole mamy te punkty heroizmu, dążymy do tego, żeby mieć właśnie tych punktów heroizmu na koniec wyprawy 40. Mamy 10 tak jakby pomieszczeń, 10 pomieszczeń każda wyprawa zajmuje, na 5 jest przeciwnik w pomieszczeniu i na 10, to też musicie pamiętać, zaraz to zobaczycie. No i dobra, z racji tego, że my lecimy po zadanie, to bierzemy oczywiście ten plakacik. Tutaj mamy ten wygięty mieczyk. No i tutaj mamy właśnie ten miecz pęknięty. I zobaczcie, on mi dawał normalnie minus 5 heroizmu, ale z racji tego, że mam ten plakat, no to dostaję 5. No bo minus 5 plus 10, no to jest 5. Rozumiecie, o co chodzi. Zbieramy to i przy okazji zrobiliśmy zadanie, czyli to, co wybraliśmy. I jeszcze dodatkowo 12 heroizmu dostajemy. Więc no, tak to po prostu wygląda, tak to wszystko się prezentuje. Generalnie polecam, jak to przechodzić. Na początku najlepiej jest jak najszybciej zdobyć te 40 punktów heroizmu, żeby mieć spokój i potem ewentualnie zebrać sobie kluczyk i otworzyć skrzynkę, bo z tych skrzynek również leci dużo golda, dużo właśnie jakichś surek do kowala, do twierdzy, jeżeli są eventy, oczywiście wiadomo, do kowala też, jeśli są eventy. Generalnie warto tak to robić, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj to podium, raczej go już nie zbiorę, więc nie wiem, czy jest sens to podnosić, ale dwa punkty heroizmu za wiele mi nie zmienią, więc powiedzmy, że wezmę ten plakacik, może się uda. No i widzicie, jesteśmy na 5, walczymy z potworem i po prostu robimy, zobaczcie, tu możemy wybrać, co w ogóle chcemy z danego potwora. Ja zawsze wybieram, szczerze mówiąc, golda, więc wybieram sobie tego golda, no i mamy normalną misję, leci nam misja 3 minutki właśnie za tego potwora na 5 poziomie. Można to pominąć klepsydrom, klikamy cyk i gramy dalej. I zobaczcie, teraz mamy to podium, by się przydało zebrać, bo ja nie mam za dużo tego heroizmu. Tutaj mamy minus 2. Kluczyk. Kluczyk daje nam 0 heroizmu, ale pozwala nam otworzyć skrzynkę, co zaraz myślę, że się przekonacie. Cyk. Kurczę, nie ma tego podium, zobaczcie, strasznie słabo nam to wyjdzie. O Jezu, w ogóle nie dostaliśmy podium, mimo że w teorii powinienem dostać, bo zobaczcie, zebraliśmy ten pierwszy płotek, to jest środek na samej górze, zebraliśmy ten drugi i powinniśmy dostać właśnie ten... to podium, no i jeszcze z plakatem dałoby nam zamiast 15 to 25 i bym był na plus, ale niestety tego nie ma, no pech, niestety pech. Zwróćcie uwagę, że nawet jeżeli mamy misję na zebranie tego miecza, czyli to jest jakby nasza główna misja, na tym się musimy sfokusować, to możemy też te encountery zdobywać z innych misji, bo na podium, jak sobie klikniemy tutaj, to misja, która się nazywa, poczekajcie, gdzie ona jest, podium climber, czyli po lewej stronie na samym dole, również za zdobycie tego podium mamy dodatkowo plus 10 heroizmu, punktów heroizmu, z racji tego, że po prostu takie zadanie wybraliśmy, no i wtedy warto, wiadomo, się na tym podium sfokusować, ale również mając totalnie niepowiązane zadanie, czyli tak jak ja mam teraz z tym mieczem, również możemy te encountery zdobywać z innych misji i też one nam dają to samo, też dostajemy to, co jest tutaj napisane na tej grafice, którą teraz widzicie. No mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Mi niestety ta misja poszła tragicznie, w sensie zdobyłem tylko 25 heroizmu, w sensie 26. O, zobaczcie, mamy kolejny odłamek lustra. Mówię, za każdą wyprawę dostaję ten odłamek lustra. No ale zobaczcie, mamy strasznie mało expa z racji tego, że mamy jedną gwiazdkę. Dwie gwiazdki są bodajże od 30 punktów heroizmu i w górę, no a trzy są od 40 i w górę. Warto jest mieć trzy za każdym razem. Ja tutaj trochę zepsułem, tłumaczyłem wam. Też no...
Polega to troszeczkę na RNG, nie oszukujmy się, więc nieraz nam się nie uda zdobyć tych 40 punktów, nawet jak to rozegramy super, no ale jest jak jest, co zrobić. No i dostaliśmy oprócz tego golda, dostaliśmy oczywiście cześć, czyli punkty czci, dostaliśmy expa z jakimś tam bonusem z wyprawy, dostaliśmy właśnie drewno, kamień z racji tego, że mamy eventy, no i dostaliśmy jeszcze kawałeczek lustra. No i mamy 62 level, za 10 potwora, z którym walczymy również mamy normalną misję, leci nam ta misja, pomijamy ją i tak to wygląda. Odłameczek lustra mogę sobie zebrać, cyk, no i dobra. Teraz spróbujemy bardziej strajhardować, ja już tutaj się nie będę napinał. Znowu wezmę 12,5, teraz mamy wierzchowca. W sensie wierzchowca, jednorożca. O, może w ten sposób. Wezmę kluczyk, żeby on już tutaj wisiał nam, powiedzmy, w tle, żebyśmy mogli w razie czego otworzyć skrzynkę. Tu mogę wziąć plakacik jak najbardziej. Tu bierzemy to. Tu sobie weźmiemy to. Tu otworzę skrzynkę. Nie wiem, czy dobrze robię, ale skrzynki warto jest otwierać. Mówię, ja jak tutaj ogrywałem, jak na przykład Karolina ogrywała przy mnie wyprawy, jak ja ogrywałem, to zauważyłem, że na samym początku najlepiej jest bić jak najszybciej te 40 punktów heroizmu, żeby mieć to z głowy i potem ewentualnie właśnie otworzyć sobie przynajmniej z jedną skrzyneczkę podczas wyprawy tym kluczem, bo najpierw musimy zebrać klucz, potem możemy otworzyć skrzynkę. To nam w ogóle nie daje heroizmu, ale daje nam właśnie golda, jakieś surki, więc warto o tym pamiętać. Dobrze, teraz musimy się już skupić na heroizmie. Tutaj mówię, no ja zawsze wybieram golda, pomijamy to. Mamy coś takiego, tylko że no właśnie jest straszna lipa, powiem wam szczerze. Dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie tęczę. O, i zobaczcie, fajnie nam to wyszło, dlatego że nie dość, że mamy plakat, dzięki któremu dostajemy jeszcze plus 10 heroizmu za tego jednorożca, czyli mamy zamiast 7 heroizmu to 17 za jednorożca, bierzemy go i jeszcze dostajemy plus 10 punktów heroizmu za zadanie. Mamy 49, no i misja, można powiedzieć, idealnie rozegrana. Jedna skrzyneczka otworzona, heroizm na maksa. I jakby tyle. I tak naprawdę tyle, o to w tym chodzi. Zobaczcie, mamy 3 gwiazdki, mamy kolejny odłamek lustra, to co wam powiedziałem. Lustro leci praktycznie z każdej wyprawy, co też jest chore. No i tu już zobaczcie, mamy 119 tysięcy expa, gdzie wcześniej, jak rozegraliśmy dość słabo tą wyprawę, to dostaliśmy tego expa chyba z 97 tysięcy czy coś koło tego. I znowu mamy golda, znowu mamy drewno, kamień. No ogólnie tak jak mówię, bardzo, bardzo opłacalne wyprawy. Nie robię już tutaj więcej, żeby nie marnować awki dzisiejszego dnia. No ale zobaczcie, tak naprawdę od wczoraj mogę zdobywać lustro, dzisiaj dopiero zacząłem klikać awkę i już mi brakują chyba tylko 2 albo 3 odłamki lustra, żeby to lustro w całości ukończyć. Także no, jest to bardzo, bardzo opłacalne, po prostu najzwyczajniej w świecie. Dobrze, chyba tyle, tak naprawdę chyba tyle, jeżeli chodzi o te wyprawy. O, dostałem tutaj lidera, możemy sobie wyprawkę odpalić gildyjną. Wydaje mi się, że to wszystko. Wydaje mi się, że to wszystko, wszystko wam powiedziałem. No i chyba tak naprawdę taka taktyka, którą zaprezentowałem, że właśnie starać się przynajmniej jedną skrzynkę otworzyć na wyprawę, plus zdobyć na samym początku te 40 punktów heroizmu, żeby mieć to z głowy, później właśnie się ewentualnie na tych skrzyneczkach skupić, jest najlepsza. Wiadomo, nie zawsze dostaniemy to, co chcemy. Tak jak ja w pierwszej wyprawie, nie dostałem niestety tego, co chciałem, przez co mi słabo poszło. Nie zawsze dostaniemy też skrzynkę do otwarcia, nawet jak mamy kluczyk, więc no to nie jest, powiedzmy, 100% pewności, że coś takiego się wydarzy, ale generalnie zazwyczaj na spokojnie można właśnie tak tą wyprawę rozegrać, żeby i mieć maksa heroizmu, czyli to 40, i mieć właśnie jakąś skrzyneczkę do otworzenia i ją otworzyć. Tyle z mojej strony, dziękuję wam ślicznie za uwagę, za oglądanie. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tych wyprawach. Dawajcie znać, jakie są wasze opinie, czy waszym zdaniem się to opłaca, czy nie. Moim zdaniem się opłaca, czy jest to fajne, jak wam się podoba. No i może jakąś taktykę, jeżeli macie na te wyprawy swoją, to również się nią podzielcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Kciuka w górę oczywiście zostawcie, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i co? Raz jeszcze dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!